Dawno temu wydawało mi się, że właściwie świat nie jest mi zupełnie do niczego potrzebny. Że powinienem się od niego odizolować, zająć się tylko i wyłącznie tworzeniem tego, co mnie się wydaje słuszne. Wtedy nie wiedziałem, co mi się wydaje słuszne. Był taki moment, że zamykałem się przed ludźmi. Bałem się rozmów, bałem się kontaktu. Każdy krok powodował kolejny krok w stronę ludzi, w stronę otwarcia się na nich, otwarcia własnej drogi w kierunku tego, żeby efekty własnej pracy móc podarować innym, bo to jest dla mnie w tej chwili, można powiedzieć, celem wiodącym. W momencie, kiedy po raz pierwszy publicznie pokazałem te lampy, a było to w Muzeum Śląskim w Katowicach, kiedy zobaczyłem zainteresowanie, kiedy dyrekcja muzeum musiała zatrudnić dodatkową firmę ochroniarską, żeby zapanować nad tłumem, to była pierwsza w Polsce noc muzealna. Kiedy widziałem twarze ludzi, ich wzrok, ich przejęcie, dotarło do mnie, że tak naprawdę to już nie jest tylko moja historia. Ta kolekcja, która liczy obecnie ponad 1500 eksponatów, jest... To nie jest forma lokaty kapitału, bo ja go nigdy nie miałem. To jest forma, można powiedzieć, kapsuły czasu. To jest forma uchwycenia czegoś, co jest nieuchwytne. To mi się chyba udało, że przedmioty, które tu trafiły, zostaną zachowane, zostaną uratowane przed zniszczeniem, przed sprzedażą, przed dewastacją czasami. Ile ten projekt to? 70. Oprócz tego, że kolekcjonuję, jakbym to nazwał, aparaty oświetleniowe, czyli wszelkie urządzenia, które służą do wytwarzania światła, to dla mnie najważniejsza jest ich historia, dlatego że sam przedmiot w sobie ma wartość ograniczoną. To jest precyzyjna robota i to nie jest, to sobie ktoś zrobił. To musiała być jedna fabryczna produkcja. Fajna rzecz to jest, ale to nie, to już przesada, to ja wezmę to. To i to dam panu za 150 zł. A, już za to, że już bierze to i to, a widzę, że pan rozumie tego. I zrozumiałem, że to właśnie jest światło mojego życia, że to jest droga, którą powinienem przyjąć i że tak naprawdę to powinienem zostać strażnikiem historii światła, jeżeli to nie jest zbyt górnolotnie ujęte. Ostro! Demolka. No ale ta jest fajna, wiesz, to jest ta wodoszczelna do nurkowania. Coś ty? Kompletna jest. No, a to jest najfajniejsze, to jest nie do dostania tej wiedzy. Poczułem się w obowiązku, żeby zostawić po sobie właśnie taki spadek, że to będzie historia, którą sam osobiście zachowałem, utrwaliłem i opisałem. Cześć! No hej! No chodź, chodź, pomóż mi. No hej, co jest? Wróciłem z giełdy. No to super. Udało się coś kupić? Jak zwykle, przelampiłem. Rozpakuję tylko samochód. Jak samochód? No a co myślisz, że na rowerze to przybierzmy? Nie, no jakiś drobiazg zielony, obiecałeś. Kiedyś było tak, że postrzegano to, czym się zajmuję, z pewnym przymrużeniem oka. Czasami spotykałem się z takim... Może nie sarkazmem, ale z takim żartobliwym, no ciekawe, co ten szaleniec znowu wymyślił. Natomiast obecnie jest już zupełnie inaczej. Ci, którzy odrobinę mnie znają, wiedzą, że to już jest coś więcej niż tylko hobby i coś więcej niż tylko pasja. To już jest cel w życiu, który tak naprawdę sam sobie naznaczyłem, a może właściwie los sprawił, że tak się stało. Z zawodu jestem elektronikiem. I wiele lat pracowałem w elektronice. Natomiast to jest tylko i wyłącznie praca.
kubarce wyszperałem. O, pięknie. Ale komplecik. Myślę, że kolorystycznie będą ci tu pasowały. No, ale ja mam nadzieję, że się czymś zapełnią odpowiednio. Dobrze. Mój ukochany strych. On dla mnie bardzo wiele znaczył. I to dokładnie tam się zaczęła historia. Był mały chłopiec, który siedział tam, przesiadywał tam godzinami, wieczorami, czekając na zachód słońca. I to wtedy się zaczynał cudowny spektakl. Promienie zachodzącego słońca wpadały przez dachówki i cudowne obrazy powstawały na moich oczach. I na tym samym strychu znalazłem latarkę po moim dziadku. Dziadek był kolejarzem. Służyła mu przez wiele lat. Potem zapomniana wiele lat leżała w szafie. No i któregoś dnia znalazłem klucz do tej szafy. No i być może to był klucz do mojego życia właśnie. Używając współczesnych aparatów oświetlenia, bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jakie były dążenia ludzi 100, 1000, a może 10 tysięcy lat temu. I tu właśnie zaczyna się moje zadanie. Żeby prześledzić historię światła od momentu, w którym funkcjonujemy, aż do samych początków. Czasami zastanawiamy się nad tym, dlaczego, z jakiego powodu jest nam tak przyjemnie siedząc przy świetle świec. Przecież każda uroczystość, każda ważna chwila w życiu i towarzyszą nam świece. Nikt się zupełnie nad tym nie zastanawia, z jakiego powodu. A tu powód jest bardzo prosty. Otóż mamy do czynienia ze światłem pierwotnym. Działa na wzrok, działa na dotyk, bo jest ciepłe, działa na zmysł zapachu, działa na słuch, bo lampy szumią. To jest bardzo delikatny dźwięk, natomiast jest on słyszalny. W momencie, kiedy dostrzegłem zainteresowanie ze strony ludzi tym, czym się zajmuję, stwierdziłem, że trzeba próbować coś z tym zrobić, że powinienem właśnie w jakiś sposób wpłynąć na samego siebie, żeby potrafić w sposób bardziej skuteczny z ludźmi rozmawiać. Bardzo wiele pomogły mi w tym różne szkolenia, na których bywałem. Efektem tego było to, że na pewnym etapie swojego rozwoju również sam zacząłem prowadzić szkolenia, między innymi z komunikacji. Zatrzymaj swoje spojrzenie na niewidocznym cieniu, który zatacza kręgi wokół linii twojego życia. To chwila, która jest twoją wiecznością. Zbliż się powoli i dotknij niewidzialnego piękna, które ma ciężar prawdy i blask złota. Nigdy nie uważałem się za poetę, bo tak naprawdę chyba nigdy nim nie byłem. Dla mnie to, co piszę, jest formą znalezienia pomostu między własnym niepokojem, a między otoczeniem. Piszę też zupełnie inne rzeczy, a mianowicie są to teksty opierające się o historię. O historię światła, o historię producentów lamp, o historię użytkowników tychże, bo one są czasami bardzo ciekawe, ale staram się też pisać o emocjach związanych z odkrywaniem pewnych historii. Adela, wiem, że jesteś zajęta, sorki, słuchaj, ale mam tu taki tekst, który dobrze by było, jakbyś przejrzała. Trochę tego będzie, ale... Nowy? No, nie do końca, ale zwłaszcza chciałbym, żebyś przeczytała końcówkę. Te kilkadziesiąt lat pracy nad historią światła może w końcu
uda się upublicznić. Może w końcu spełni się marzenie, które od wielu lat nie daje mi spokoju, żeby powstało Muzeum Światła, w którym będę mógł prezentować ludziom efekty wielu lat ciężkiej pracy, bo to mogę w ten sposób ująć. To naprawdę była ciężka praca. Plany są takie, że na połowę 2024 roku, czyli jest to odległość już bardzo realna, zostanie wyremontowany Czechowicki dworzec, gdzie całe prawe skrzydło ma być przeznaczone na muzeum miejskie. Z czego pierwsze piętro ma być przeznaczone na Muzeum Światła. Więc jest duża szansa, że to rzeczywiście się stanie. Zatem teraz tylko liczyć na to, że wszyscy będą konsekwentni w swoich działaniach, bo ja jestem.